To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Barbarikum. Nieznana karta historii. Sezon czwarty. Goci. Doktor habilitowany Adam Cieśliński. Odcinek pierwszy. Goci to plemię germańskie, które przewędrowało prawie całą Europę. Znane jest z dość lakonicznych wzmianek w źródłach łacińskich i greckich już od początków pierwszego wieku po Chrystusie. Jednak ich historia sięga aż wieku VIII, kiedy to w roku 711 po Chrystusie państwo Wizygotów na terenie Półwyspu Iberyjskiego zostało pokonane przez Arabów. Goci przez pierwsze 2 stulecia po Chrystusie nie są Rzymianom bardzo dokładnie znani. Zmienia się to w latach 30. wieku III, kiedy liczne ludy gockie pojawiają się na północnych pobrzeżach Morza Czarnego. Goci atakują wówczas niezwykle intensywnie przede wszystkim prowincje bałkańskie czy też Azję Mniejszą. Goci bardzo szybko stają się groźnymi piratami, którzy przemierzają rozległe tereny wschodnich prowincji cesarstwa. Goci zapiszą się w historii rzymskiej jako nie tylko niezwykle groźni, ale wręcz śmiertelni przeciwnicy. Zadają Rzymianom spektakularne klęski. Pierwsza taka klęska ma miejsce w 251 roku, kiedy to Goci, dowodzeni przez swojego wodza Kniwę, zmierzą się z Rzymianami dowodzonymi przez cesarza Decjusza. W miejscowości Abritus, są to obecne okolice Razgardu w Bułgarii. W wyniku tej bitwy armia rzymska zostaje rozgromiona. Co więcej, ginie cesarz Decjusz, a także jego syn Hereniusz. Jest to rzecz niebywała, po raz pierwszy w historii cesarstwa. Cesarz rzymski ginie na polu bitwy z rąk barbarzyńców. W późniejszym czasie Goci znani są nam pod różnymi nazwami, ale w pewien sposób upraszczając tę problematykę, wspomnę o 2 wielkich grupach. Wizygotach i Ostrogotach. Ostrogoci tworzą potężne państwo na północnych pobrzeżach Morza Czarnego. Natomiast Wizygoci zamieszkują obszary położone na północ od Dolnego Dunaju. Po części zajmują także tereny dawnej prowincji rzymskiej Dacji, która została przez Rzymian ewakuowana w czasach panowania cesarza Aureliana. Sytuacja zmienia się diametralnie na początku tak zwanego okresu wędrówek ludu. Wraz z pojawieniem się na północnych pobrzeżach Morza Czarnego niezwykle groźnego ludu. Są to Hunowie, koczownicy pochodzący z Azji Środkowej. Hunowie stosunkowo szybko podbijają potężne państwo Ostrogotów. W wyniku tej klęski samobójstwo popełnia legendarny władca Ostrogotów, Hermanaryk, rzekomo w wieku 110 lat. Wizygoci z obawy przed Hunami proszą cesarza o zgodę na przesiedlenie w granice cesarstwa. Obiecują pomoc w bronieniu granicy. Rzeczywiście dostają taką zgodę, przesiedlają się, jednakże na miejscu doznają głodu, są źle traktowani przez miejscowych rzymskich urzędników cywilnych i wojskowych. Buntują się za to, zaczynają łupić miasta rzymskie.
To musiało się spotkać oczywiście z reakcją cesarza. Wówczas cesarzem wschodniej części cesarstwa był Valens, który rusza w pole z armią przeciwko Wizygotom dowodzonym przez ich wodza Fritigerna. Pod Adrianopolem, na terenie obecnie europejskiej części Turcji, w 378 roku dochodzi do potężnego starcia obu armii. I po raz kolejny Rzymianie przegrywają i po raz kolejny powtarza nam się scenariusz spod Abritus. W walce ginie cesarz Valens. Ta klęska Rzymian otworzyła Gotom drogę do dalszej wędrówki. Początkowo wędrują przez Bałkany, aż docierają do Italii. Szukają tak naprawdę spokojnego miejsca na osiedlenie, miejsca z dala od zawieruchy wojennej, którą do Europy wnieśli Hunowie. W 410 roku, w sierpniu, dochodzi do kolejnego wydarzenia, które wstrząsnęło Rzymem, wstrząsnęło tym wielkim imperium. A mianowicie Wizygoci pod wodzą swojego króla Alaryka I zdobywają Rzym. Przez 3 dni plądrują miasto. Zdają sobie jednak sprawę, że nie są w stanie utrzymać tak wielkiej metropolii. Odchodzą zatem z łupami. Odchodzą na południe Półwyspu Apenińskiego. Alaryk ma bardzo atrakcyjny plan, aby ze swym ludem przeprawić się do Afryki Północnej, gdzie Goci mogliby w końcu zaznać spokoju. Niestety ten pomysł nie został wprowadzony w życie. Na południu Italii Alaryk umiera. Według historii spisanej prawie stulecie później na dworze władcy ostrogockiego Teodoryka Wielkiego, król Wizygotów, Alaryk I, miał być pochowany w korycie rzeki Busento. Zmieniono bieg rzeki na czas samego pochówku. Zmarłemu władcy złożono do grobu bogactwa złupione w Rzymie. Następnie wymordowano wszystkich niewolników zaangażowanych w budowę grobowca, a bieg rzeki wrócił do swojego pierwotnego koryta. Do dzisiaj grób Alaryka I nie został odkryty. Można sobie wyobrazić, że jest to jedno z marzeń archeologów, aby natrafić na ten właśnie pochówek. Ważną datą w historii Gotów jest 451 rok, kiedy dochodzi do jednej z największych bitew starożytności na polach kataluńskich w Szampanii. Wówczas stają naprzeciw siebie dwie armie. Armia zachodniorzymska, dowodzona przez wybitnego wodza Aecjusza. Po drugiej stronie Federacja Plemion Barbarzyńskich pod kierunkiem słynnego huńskiego wodza Attyli. Naprzeciw sobie stają dwie armie gockie. Wizygoci jako sojusznicy Rzymian i Ostrogoci jako poddani sojusznicy Hunów. Przez Aecjusza i Attylę ustawieni są w szyku niejako naprzeciw sobie. Dochodzi do bratobójczej walki, która kończy się bez jednoznacznego rozstrzygnięcia. Bitwa była na tyle krwawa, że Attyla decyduje się na odwrót. W późniejszym czasie na gruzach Cesarstwa Rzymskiego powstają dwa potężne królestwa. Królestwo Ostrogotów, głównie na terenie Italii, ale także na
obszarach zachodnich Bałkanów oraz Królestwo Wizygotów. Początkowo z głównym centrum na terenie Galii, później to centrum przenosi się na Półwysep Iberyjski. Oba te królestwa znikną z mapy. W 553 roku Królestwo Ostrogotów podbijają Bizantyjczycy w czasach Justyniana Wielkiego. Królestwo Wizygotów znika po 711 roku, kiedy to Półwysep Iberyjski został podbity przez Arabów. Wydaje się, że przedstawiona przeze mnie, oczywiście w olbrzymim skrócie, historia plemion gockich to historia wojen przede wszystkim. Ale nie tylko. Warto w tym miejscu wspomnieć, jaką rolę odegrał ten lud w rozwoju Europy, pozostawiając po sobie cenne relikty, które dzisiaj możemy zaliczyć do światowego dziedzictwa kulturowego. Wspomnę tutaj o Wulfilii, biskupie Gotów. Wulfila był to pół Rzymianin, pół Got, który został wysłany w IV wieku nad Dolny Dunaj do Wizygotów na misję chrystianizacyjną. Główną zasługą Wulfilii było tłumaczenie Biblii na język gocki. Było to pierwsze tłumaczenie Biblii na język germański. Aby tego dokonać, Wulfila musiał stworzyć nowy alfabet, który bazował przede wszystkim na greckim, ale także z dodatkiem liter alfabetu łacińskiego i germańskich runów. Tekst ten znany jest z późniejszego odpisu szóstowiecznego, zwanego Codex Argenteus, srebrna Biblia. Dokument ten przechowywany jest do dzisiaj w Sztokholmie. Przykład ten zatem pokazuje, że historia Gotów to nie tylko dzieje wojen i przemocy, ale także lud ten odegrał ważną rolę w rozwoju starożytnej Europy. To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.